Okej, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście Chmielu. A to jest, jak widzicie, dokładnie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Syndicate. Oczywiście kontynuujemy, czekajcie, tylko rozdajmy sobie może umiejętności, co o tym sądzicie. Mamy 5 punktów umiejętności. Co by to było dobre? Porwani wrogowie nie będą próbowali uciekać, to może być dobre. To może się przydać jak najbardziej do misji, do przejmowania mi Londynu później. A co z tym? Co to jest? Śmieciarz. O, to może też być dobra. Za jeden punkt jak najbardziej może się nam przydać. Tu mamy też za dwa punkty właśnie, te materiały się mogą przydać do craftingu później oczywiście. No i dobra, już nie mam punktów, także jesteśmy przy tablicy. Może nie tu, gdzie zakończyliśmy poprzednim razem, ale tu mnie przeniosło z automatu, także chcę, żebym odpalił sekwencję od kopa, widocznie. Poszukiwania idą jak po grudzie. Dobra. A dinner invitation. And with whom are you dining this evening? Maxwell Roth. The leader of the Blighters. You're not going. Of course not. Nie, w ogóle. O kurde. To ciekawe, co to, tylko jedna misja mi się zrobiła? O, ciekawe, dobra. No to tam szybka podróż, idziemy do teatru, tak? Z Maxwellem Rothem. Czy my znamy tego gościa? Kojarzy to nazwisko skądś. Roth. Huh, on czegoś nie wynalazł? Albo mi się myli, albo coś wynalazł faktycznie. Jakiś wynalazca to jest, mi się wydaje, wiecie co? O kurde, przeczytaliście to niezłe. Z piwkiem. Właśnie tą misję dotyczącą pierwszej wojny światowej będziemy musieli zrobić sobie. Tylko myślę, że chyba już po tej misji, bo już jakieś się przeniosłem tutaj w tą okolicę otóż. No to już sobie to odpuścimy i darujemy. Ile w ogóle jest misji w tej sekwencji, jeśli mogę wiedzieć? Wskaźnik postępu, sekwencja 8. A, jest trochę tych wspomnień, nie jest. Dobra, tam widzę, że jest, także szybki przelot. Okej, to jest to. Tak jest tutaj. Ale to nie chcę robić terytorium nędzniku do przejęcia. No i tak jeszcze to jest chyba na 10 czy tam na 9 level, tak jeszcze 8 nawet nie mamy, jak widzicie. Ale to co było na 7 level, czyli na nasz ostatnio, to wojnę gangów nawet bez problemu zrobiliśmy, jak dobrze widzieliście. Także to było ciekawe. A co tam pisało, że Jake próbuje ukraść pociąg Staryka? Dobrze rozumiem. Będziemy kraść pociągi. Ciekawie się zapowiada. Dobra, póki co trzeba wejść do tego budynku śmiesznego, kopulastego i w ogóle w kształcie kopuły jednej wielkiej.
Jak tam kurwa wejść, wy mi powiedzcie. Okej, dobra. To jest ten teatr cały chyba, tak? Nie, to jest to? Nie. Aha, tak, to jest to. Ale księżyc ładnie przemierza niebo. To było fajne, ładne. Better check the back. No, tędy niestety nie wejdziemy. Aha. Standardowo od frontu nie wchodzimy. Jako asasyn, tym bardziej. Dzień dobry. I'm here to see Mr. Roth. Weapons? No, thank you. I've got my own. You should be on the stage, sir. This way. Cóż to będzie? To jest tak tajemnicze, że kurwa, iluminaci przy tym wysiadają. No może przesadziłem troszeczkę do Cinderota. Ah! Our honored guest has arrived. Come, sit. I've had my eye on you for some time. I find your heroics in battling the great Crawford Starrick quite magnificent. I've been picking off your soldiers one by one. Doesn't that make you angry? On the contrary, surprise is a spice of life. Now, Mr. Starrick, that's a different story. I'm drowning in directives, all terribly pouring. Let's say we work together and bring him down. I'm not so sure about that. My friend, if I fail to provide you with the chance to cause Starrick some pain, well, you can charge into this theater and kill me yourself. What do you get out of all this? The chance to have a little fun with the bravest man in London. You have a deal. Lewis, my carriage. Shall we? Czyli musimy w takiej sytuacji upozorować, a raczej będzie trzeba wykonać takie przedstawienie, w którym on będzie miał zginąć, tak? A to ciekawe. Chociaż i tak byśmy go musieli zabić i tak pewnie, kurwa, jakbyśmy chcieli dążyć do Staryka. You don't say. Freedom, Jacob. Stealing that is far more than a sin. It denies us our humanity. Right you are. And St. Pancras will ease our suffering? The station contains a large shipment of explosives to be dispatched to Starrick and Co. Nie podoba mi się ten gościu i to strasznie. Ale okej, okay. I tak byśmy go musieli zlikwidować, i tak jakbyśmy chcieli już do Starrika cisnąć. Tak na 100%. Parked inside St. Pancras. Then I'm to do away with Starrick's merchandise, leaving chaos in my wake. Why not, Jacob? Why not? As we speak, the up train is headed towards us. That may help you enter the station unseen.
As long as it remains on the tracks. I'd say good luck, but you don't need it. I shall make certain any reinforcements from Steric are kept away from the station. Okej, czyli musimy wskoczyć na pociąg i przy okazji na stacji znaleźć materiały wybuchowe. Okej, dobra. Czyli teraz będzie ciekawie. Nearly there. Dobra, weźmy sobie i zlikwidujmy po prostu. To będzie najbardziej sensowne. Wtedy sobie ich na luzie zlikwidujemy. Znaczy, zlikwidujemy wtedy na luzie. Skrzynki z dynamitem. Cóż ty kurde robisz, najlepszego stary? Okej, dobra. Któż tak do mnie strzela do jasnego gwinta? Tamten, dobra. Tu mam strzelca jednego takiego. No i proszę bardzo. Jesteśmy anonimowi.
Okej. Someday your blighters will understand that I'm doing this for your own good. Dobra. No jasne, kurwa, gwint, ile ich tu jest. Jasna kurwa, ile ich tu było. Masakra, nie? Two down. Be ashamed to stop now. There's something fishy around here. Dobra, po kolei. Tak a propos, nie ma ktoś właśnie jakiejś amunicji czy czegoś? Dobra, podpalaj Jacob. Oni się teraz tym zainteresują, o tak. Kurde, ile tych templariuszy już wyeliminowałem w trakcie tej misji, to jest masakra, nie? Jakiś rekord. Jest rekord, bije. Dobra, podpalaj. One shipment left. Okej. No i ostatnie tutaj do wysadzenia. Pięknie. Now to find somebody to drive this hunk of metal. O kurwa, maszynistę mam znaleźć. Kurwa, tych templariuszy już tyle wybiłem, a tu jest ich jeszcze od chuja. Naprawdę, to jest jakaś masakra. Przecież patrzcie, ile ja ich wybiłem, a tu ich jest jeszcze od jasnego gwinta. Przecież tamten miał zapewnić jakieś w miarę, nie mówię jakieś wybitne, ale w miarę bezpieczeństwo. Porwij maszynistę, no kurwa, frytki do tego. Porwij maszynistę, znajdź maszynistę. Created too much noise. I'll need to keep a low profile. Get your bleeding in. Get your bleeding hands off me. What do you think you're up to? Hush now, please. Do be quiet, sir. No need to make a fuss. What do you want from me? I just need you to keep the engine stoked.
I'll help you. Don't hurt me. O, widzicie, tak się kurde przekonuje. Tak się przekonuje. Maszynista. Think of me as another passenger. I just happen to have a rather large blade pointed at your back. No i kurwa. Świetnie, że muszę obejść cały pociąg dookoła, z racji na to, że kurwa nikt mi nie powiedział, że to będzie po tamtej stronie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrze, że przynajmniej żadnego templariusza nie mamy i nie muszę się przekradać, bo wtedy był jeszcze gorzej. A tak to sobie spokojnie. Jak widzicie, szybkim sprintem biegniemy. Na pociąg, który zaraz odjedzie. Zaraz on, kurwa mać. Za ciasno. Oj, rany. Apologies, I must run. Do come see me again. Mówię wam, że ten gościu nas robi w kutas. To nie będzie takie łatwe, jak się wydaje. Bez kitu. Ona w takiego wała zrobi, że to będzie masakra, mówię wam. Czekajcie, co my teraz mamy zrobić? Gdzie, co, jak? CS5? Potrójna kradzież? O jasny gwint. To tak można kogoś potrójnie okraść? Czekajcie. Zobaczę tylko długość odcinka. No dobra, jest jeszcze spoko. Zrobimy sobie tą misję w tym odcinku. Jeszcze. A następny odcinek no już poświęcimy na... Nie wiem, może na tą pierwszą wojnę światową. To może być ciekawe, ale jak widzicie, czasu nawet i na to nie ma. Cholera, te odcinki są niby krótkie, niby długie, niby za mało w nich czasu zawsze jest, ale... Jak widzicie, ostatni odcinek przecież 50 minut trwał, no jasny gwint, przecież to było w chuj długo. A misji zrobiliśmy tyle co nic, bo dwie tylko, no więc niby spoko, niby fajnie, ale jednak ta gra taka krótka nie jest, jakby się wydawało. Tak jak to było na przykład z czym? Z Orderem, tak na przykład te tutaj tak nie jest, no. Zapowiadała się krótka gra, co prawda, bo zobaczyłem 8 sekwencji, no niby spoko, zawsze było 8, to jakoś to szybko leciało. Teraz 8 to w kurwa przecież tych odcinków już wyszło. No ale cóż, no kontynuujemy oczywiście. Dajmy radę. Troszeczkę pewnie się inne serie na kanale opóźnią, no ale widzicie jak to wychodzi. Także wchodzimy. Co kurwa, mam 3 współpracowników Starika porwać? Dobrze zrozumiałem? Porwać? Jacob. He is beautiful, isn't he?
I planned a perfect second outing for us. Have you? There's borrowing to be done. Three of Starek's henchmen are about to disappear. Oh, you sly devil. Oh, and I'm coming along this time. There is no sense in giving you all the glory. Off to my carriage we go, Lewis! Kurwa, ten chłop jest jakiś popierdolony. Z drugiej strony. Źle ma nabierać się, no. Naprawdę źle. Jacob, our carriage awaits. You know how it is. You. These cowardly fools under Starek build their own prisons. It's a dreadful waste. They could be building gangs instead. No, no. Why build when you can ebb and flow like the sea? I would not deign to pin them down. Oh, you wouldn't, would you? What about your bird? I dare say I shall never tire of the National Gallery. Why does Starek interest himself with art? Bring your carriage around and wait for the cargo. I shan't be very long. Someone around here must know Miss Hattie Cadwallader. Oh, dzieci, pięknie. I'm looking for Miss Hattie Cadwallader. Ain't seen her. I knows what she's been up to, though. And what's that? Friggin' art, sir. She benched a statue not far from here. The statue must be around here somewhere. Hey, Smalley. Know anything about what happened here? I saw who pinched it, sir. Miss Cadwallader? She hides down the sewers, sir. Of course it's sewers. Why the bloody sewers? Nie pytaj się. Ale bardziej mnie ciekawi to, że ta misja będzie trwała w takim układzie. I to dosyć sporo. Dobra, już nie będzie 100%, no ale cóż. Obejdziemy się, nie? Dobra, chciałem ich bombą, wiecie, coś ogłuszyć czy coś koło tego, ale no niestety nie wyszło to tak jak chciałem. Dzień dobry. Tell Mr. Starek his next delivery is on its. Tell Mr. Starek his next delivery is on its way, and tell him too that I'm growing tired of these working conditions. Wasn't Starek who sent me? Then who? Maxwell Roth sends his regards. Dobra, dobra, koleżka sobie stąd pójdzie. Okej, uciekamy.
Ale to przecież kurwa potrwa i potrwa i potrwa. I potrwa, i potrwa, zanim ich wszystkich złapiemy, to przecież potrwa i potrwa. Jak to dopiero pierwsze, Hati? Pierwsza. Dobra, lecimy. Cholera, strasznie długie te misje pod koniec się zaczęły robić, jak widzicie. Powinniśmy się zmieniać, ja jedną, on jednego. Czy tam jedną. I później ja bym dwóch ściągnął, on by jednego, czy tam jedną i... Nie by było, a tak to. Why, Miss Cadwallader? What a pleasant surprise. Aż on ma głos, kurwa, okrutny. I look forward to it. Why the Alhambra? Every good criminal needs a place to invest his ill-gotten gains. And what's better than distracting the world with a little light entertainment while you do so? Oh, come now. You can't tell me you don't enjoy the triumph of a well-received club. The plaudits and praise, the reviews. I enjoy being entertained. Ah, the dwelling place of Starek's head of security, one Benjamin Raffles. Those who cross him tend to disappear without warning. Okay, Benjamin Raffles. Be careful. O, przechuj, ucieka mi. Uciekł mi. Przechuj. Ej, nie, bez kitu ta misja będzie tyle trwała, że kurwa, to no po prostu pitoki z nieba same będą leciały. No, dawajcie, dawaj, dawaj. Nie pozwól, by któryś z celów ci się wymknął, ale wymknął mi się z kubaniem, widzieliście? Jakby to sensownie rozwiązać, żeby się tam sensownie dostać? I sensownie go ściągnąć. O, to jest pytanie. Kurwa, chuj pasz o tą sukę biedną. Suka biedna, chuj pasz o.
Nie, dobra, zabijcie mnie, bo kurwa to nie ma sensu. Nie, wiecie co, kurwa ta misja nie ma sensu. Ja pierdolę, w co ja się wpierdoliłem. Przecież to są jakieś kurwa istne żarty z tą misją, szczególnie z tą misją. W cóż ja kurwa się najlepszego wpierdoliłem, powiedzcie mi, w cóż ja się kurwa najlepszego wpierdoliłem. Może jakiegoś skina sobie trzeba wykupić, czy chuj by wyczuł, co? No bo przecież to są jakieś żarty, no. Odcinek trwa już zdecydowanie za długo, kurwa. Ja cię spierdolę to. Jasny gwint. No co możemy sobie kurwa kupić? Umiejętności? I cóż tu najlepszego może być? Kroki asasyna. Nie stać nas na nic dobrego, póki co, no. Dobra. Kurwa, jasno, no nie, to są żarty. Naprawdę, to są żarty. Muszę go stamtąd wyciągnąć, tak żeby nas kurwa nikt nie zauważył. To jest jakiś kosmos istny. Dobra, dobra. Serio zaczął z dup... Ja cię spierdolę, jaka ta gra jest kurwa głupia. To jest niepojęcie. Dobra, wiecie co, zrobię kurwa cięcie, bo to nie ma sensu. Także widzimy się za chwilę, jak sobie złapię tego gościa, albo jak nie, jak złapię już wszystkich tych gości, kurwa. Pod koniec tej misji zacznę następny odcinek. Także to było na tyle, no i cześć wam wszystkim, yo.